Wraca fundusz alimentacyjny. Od dziś także rodzice niepłacący alimentów mogą być wpisywani do Krajowego Rejestru Długów. Ale pieniądze to nie jedyny problem rozwiedzionych rodziców. Ojcowie, którzy od lat bezskutecznie walczą o prawo do opieki nad swoimi dziećmi, manifestowali dziś w Zakopanem. Protestowali, bo według nich sądy rodzinne jawnie ich dyskryminują. Szczegóły w relacji naszych reporterek. Są dowody na to, naukowe, że dzieci wychowywane przez ojców o wiele lepiej radzą sobie. Były krzyki, transparenty i ostre hasła. Ojcowie z całej Polski przyjechali dziś do Zakopanego, aby domagać się swoich praw, bo od lat czują się dyskryminowani przez sąd. Się wciska nam, że znęcamy się nad dziećmi, że niejednokrotnie molestuje się dzieci. W międzyczasie dochodzi do takiej sytuacji, że dzieci zabiera się do placówek opiekuńczych. Jest to tragedia, jest to horror. Bo rozwód jest tragedią dla całej rodziny, ale najgorzej, kiedy kartą przetargową staje się dziecko. 2 tygodnie u mnie, 2 tygodnie u drugiego z rodziców będą pozostawały dzieci, ponieważ będzie to prowadziło do ogromnych zaburzeń w osobowości dzieci. Jednak widywanie córki lub syna 3 razy w ciągu roku to stanowczo za mało. Czasem komentarze dziecka na widok własnego ojca dziwią ich samych. Starszy, sympatyczny pan. Nie wiem, jak to zrobić, ale w każdym razie opieszałość sądów doprowadza do rozluźniania więzi emocjonalnych. Niestety, problemy ojców nie kończą się z chwilą nadania opieki nad dzieckiem. Przekonał się o tym pan Mariusz Langiewicz. Mam przyznane alimenty od stycznia tego roku, pomimo jej próśb, żebym nie składał nigdzie do żadnych komorników, że będzie sama płacić. Czekam grzecznie. Od tamtej pory nie uzyskałem nic. Jednak pieniądze nie są tu najważniejsze, podkreślali ojcowie. Jeśli dziecko nie ma kontaktu z ojcem, to pieniądze dziecka nie wychowają, niestety. Sprawa rozwodowa to często około 6 miesięcy wyrwanych z życiorysu dzieci i rodziców. I na razie nic nie zapowiada skrócenia czasu tych procedur.